Doradca ambasady. W dekoracji również towarzyszą goście przewodniczący, pani Manuel Morgilie oraz Daniel Bo, wraz z dyrektorem oddziału totalizatora sportowego Warszawa Słowiec, pana Włodzimierza Bogoskiego. Ci państwo wręczają nagrody honorowe. Marysza Wintnarek, o zewnętrznej Velázquez i na końcu Via Verde Costa. I wejście w pierwszy zakręt. Newell, wolno. Ganima, Velázquez, Norisza, Virga Pata i na końcu Via Verde Costa. Newell prowadzi na drugiej pozycji Velázquez. Trzecia Ganima. Na czwartej Norisza, na piątej Virga Pata i na ostatniej Via Verde Costa. Niż 2000 metrów do celownika. Newell na drugiej pozycji Ganima, tuż Velázquez, następnie Norisza, Virga Pata i Via Verde Costa i wyjście na przeciwległą prostą. Nadal Newell na prowadzeniu. Na drugiej pozycji Velázquez, tuż Ganima, Norisza, Virga Pata i na końcu prowadzony Via Verde Costa. 1700 metrów do celownika. Newell, Velázquez, Ganima, Norisza, na końcu Via Verde Costa. Poprawił nieco Newell, ma niewielką przewagę na drugiej pozycji Velázquez, tuż Ganima, Norisza, Virga Pata i Via Verde Costa, czyli nic się nie zmienia i 1400 metrów do celownika. Niewielką przewagę na czele stawki Newell, druga, trzecia, czwarta, piąta pozycja razem, tam się troszkę tasują, na ostatniej pozycji Via Verde Costa. Newell, Velázquez, Ganima, tuż Virga Pata, Norisza oraz Via Verde Costa. Na około 1200 metrów przed celownikiem, może już mniej, nadal Newell, Velázquez, na trzeciej pozycji Ganima, Virga Pata, 1000 metrów do celownika, Norisza i Via Verde Costa. Niezmiennie na czele Newell. Na drugiej pozycji Velázquez, Ganima, tuż Virga Pata, Norisza i Via Verde Costa. Na około 700 metrów przed celownikiem, nadal bez zmian pozycji, prowadzi Newell, tuż Velázquez, Ganima, Virga Pata, Norisza i na ostatniej pozycji Via Verde Costa. I za chwilę wyjście na prostą i 600 metrów do celownika. Wyprowadza oczywiście Newell, jest na pierwszej pozycji, stara się uciec. Tam przy bandzie Ganima, polem Velázquez, polem Virga Pata i polem Norisza Wintnare. Walka! Newell na czele, 400 metrów do celownika. Newell i Ganima są na czele, a tu rozpoczynają długi finisz Norisza Wintnare i Via Verde Costa i Virga Pata. Ale zwycięzcy na razie nie ma. 200 metrów do celownika. Ganima nadal, ale bardzo dobrze już tutaj na czele jest stawki, to zdecydowanie na czele. Via Verde Costa, Ganima, dalej Norisza, Newell, Velázquez i Virga Pata.
karm czasem tego konia, no. Nawet skupnąć nie dadzą. Świnie nie ludzie. Wygrałem. Brawa mi tu Bizzaro. Proszę Państwa, z powodu warunków atmosferycznych zapraszamy wszystkich Państwa na trybunę główną. Teraz 9:34 sekundy. Owner? Okay, it has excellency, please. Proszę Państwa, na padoku trwa dekoracja. Zwycięzcą nagrody El Paso jest Via Verdi Kosak, własności i w treningu pana Malinowskiego, posiadany przez ucznia Błażeja Kiedyka. Kon będzie dekorowany przez jego ekscelencję Asima Mirze Al-Rahman, ambasadora Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Polsce, i panią Larę Sabaje, dyrektora Światowego Festiwalu Konia Arabskiego. Wielkie brawa dla zwycięzcy tej konieczki. Jest mniejsza była. Proszę Państwa, otwarte zostały bramki w strefie A. Zapraszamy wszystkich na trybunę główną. Emir. W tamtej wersji to nie było bardzo.